Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w drugim odcineczku z gry Hugo, Gorączka Czarnych Diamentów. O, słuchajcie, przed nami był koszmar mojego dzieciństwa. Autentycznie nienawidziłem i bałem się panicznie tych strasznych roślin rosiczkami zwanymi. O, słuchajcie, jak to był koszmar, naprawdę te potworne rośliny śniły mi się po nocach, zwłaszcza że pamiętam je również z telewizyjnej wersji Gorączki Czarnych Diamentów. A propos telewizyjnej wersji, jak ja w ogóle poznałem Hugo? Hugo poznałem przebywając u moich dziadków, jako że po szkole zawsze jeździłem do dziadków na obiad, później u nich siedziałem, bawiłem się ze znajomymi z podwórka, no i też oczywiście oglądałem bajki, jak żeby inaczej. I tak się jakoś trafiło, że nie wiem, trafiłem przypadkowo, czy to dziadkowie trafili, czy to ja w domu trafiłem, już kompletnie nie pamiętam. W każdym razie trafiłem na program Hugo Express. Był on nadawany w godzinach mniej więcej 17-17.30, chyba od poniedziałku do piątku. W tym programie on trwał jakieś 20 minut i jakieś kilka osób, które dodzwoniły się na antenę, grały w grę, która była serwowana danego dnia. Były to dość proste gierki, chociaż jak się później okazywało, nie takie proste dla graczy, którzy oczywiście grali telefonem, więc ten opóźnienie sygnału było dość konkretne. Czy mogę przejść, panie Hugo? Czy mnie puścicie? Dziękuję. Ale jak już się udało dojść do samego końca, to czekał wszystkich wielki finał. I w tym wielkim finale było do wygrania, główną nagrodą był komputer multimedialny sponsorowany przez firmę, chciałem powiedzieć Fanta, ale nie, to była Manta. Manta nadal istnieje i jakoś się tam trzyma, chociaż chyba straciła dość mocno na znaczeniu przez ostatnie lata i ich jakość ich produktów, no cóż, z roku na rok spadała. Ale no nie zmienia to faktu, że no głównym sponsorem nagród w grze była Manta Multimedia. Oprócz tego w weekendy, nie pamiętam czy tylko w sobotę, czy w sobotę i w niedzielę, o 10 rano leciał inny program Hugo Family, gdzie zgłaszały się dwie rodziny. I tam nie grano w jedną grę, tylko w trzy gry danego dnia. I ta rodzina, która zdobyła najwięcej punktów, przechodziła do finału i później ten finał wyglądał tak, że tak naprawdę to była ruletka. I to był dar losu, to był strzał w ślepo, wybierało się jeden z trzech numerków, nie wiedząc, który będzie dobry i albo się wygrywało, albo się nie wygrywało. Więc to nie było aż tak bardzo przyjemne i uczciwe, bo to nie było, że a wygrasz, bo umiesz grać i jesteś super i jesteś najlepszy, tylko dobra, dojdź do finału, a później zobaczymy, czy masz szczęście. W Hugo Express też tak było, że też się te punkty, które się zdobyło, się liczyło. Punkty dostawało się za diamenty, za dotarcie do mety i za zachowane życia, z tego co pamiętam. I później był finał miesiąca jeszcze i grali ci, którzy dostali najwięcej punktów. I no, ten program poznałem jakoś w 2003-2004 roku i on leciał chyba jakoś do 2011 czy coś takiego, ja nie oglądałem do samego końca tego programu. Natomiast to będzie trudne. Ło! Hugo, spokojnie, dasz radę. Nie strasz, nie strasz, bo się spajęczysz. Nie oglądałem go do samego końca, ale za to również wychodził magazyn Świat Przygód z Hugo, gdzie od pewnego momentu były dodawane gry komputerowe i z perspektywy czasów większość z tych gier to były soczyste krapiszcza, które zresztą też można zobaczyć na moim kanale, obejrzeć je, jak one wyglądały, bo tam się pojawiło chociażby Pizza Dude, Syrenka Racer, Czeski Rajd, a także nasze ukochane WR Rally. No i super. Mamy to wszystko. Ała!
No i mamy kolejny etap za sobą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku już niebawem, gdzie będę kontynuował moją opowieść o grach Hugo. Mamy kolejny kod poziomu, lecimy dalej. Nara.